Myśli? Cały czas. Twórcze? <noise> Cały czas mam myśli. Kończymy. Kończymy wyznanie wiary. Mocnym akcentem. Ładnie brzmi tytuł. Życie wieczne. A jeszcze lepiej może powiedzieć rzeczy ostateczne. Tak poważniej. Jak czytałem katechizm, to przypomniałem sobie mój kościół z parafii rodzinnej. Tam są takie sklepienia. I pamiętam od, od samej młodości. Na tym sklepieniu są wymalowane rzeczy ostateczne człowieka. Śmierć, sąd, niebo albo piekło. Nie ma, albo piekło. Czyśćca nie ma. Bo czyście nie jest ostateczny. Nie jest ostateczny, nie, to jest przejściowe. To nie jest coś ostatecznego. Tutaj katechizm, bym powiedział, że tym razem wzoruje się na scholastyce. Bardzo precyzyjne rozpisywanie wszystkiego na punkty. Uporządkowana nauka. Tak, uporządkowana nauka. I tak też jest ten punkt zrobiony w katechizmie. Jest bardzo uporządkowany. Dwa sądy. Szczegółowy ostateczny. Szczegółowy, który się dzieli na niebo, czyściec, piekło. Że tak powiem, podstawa jest poukładana. Nie wiem, jak ty to odebrałeś, czytając. No, ale ten sąd szczegółowy to jest chyba coś, o czym rzadko myślimy. Raczej wszyscy myślą o sądzie ostatecznym. Też ten sąd ostateczny to dla wielu z nas jest takie przerażające przyjście Jezusa, kiedy trzęsie się Ziemia, są jakieś kataklizmy, tak. A powiem ci, że troszkę posłuchałem internetu. Znalazłem takiego księdza, ksiądz Dawid Kwiatkowski, który dusz gdzieś na zachodzie, za wielkimi wodami. I on też poruszył ten temat, który my dzisiaj mamy. Zaczyna od takiego przykładu, jak jest sobie tam lunch z jakąś rodzinką, i nagle jest wezwany do szpitala, ponieważ w tym szpitalu jakąś osobę chcą odłączyć od aparatury, i on tam jedzie pełnić taką posługę, nie wiem, przejścia. Przełożenia, no nie? Przy, przy tym. Spotyka się tam z rodziną, ta osoba oczywiście jest chora. On nie wnikał na tym filmiku, dlaczego jest odłączana i tak dalej, ale mówi, że ma 37 lat i ta osoba jest w jego wieku. I opisuje to, jak on to przeżywa, jak potrzebuje czasu, żeby sobie to poukładać, mówi tam o wiatyku. Ja sobie to też wypisałem jako takie coś bardzo ważnego z I tego dzisiejszego tematu, praktycznego wiatyk. Wiatek, czyli ta ostatnia komunia święta, komunia na drogę. Wiatek, to znaczy zapasy na drogę. I potem powiedział coś zdumiewającego, bo od tego zaczyna katechizm. A on mówi, że pod koniec tych wszystkich rytów, które on tam wypełniał w szpitalu, jest modlitwa, którą w Stanach nazywają modlitwą pielgrzyma. Dokładnie jeszcze mówiąc, modlitwę podróżnika. No i zaciekawiłeś mnie. No i właśnie ta modlitwa jest w pierwszym punkcie katechizmu. To jest ta modlitwa, no. tak. jedna z takich tak naprawdę piękniejszych modlitw kościoła, która jest prawie nieznana. No to może, jeżeli już zaczęłeś od tego przykładu i od w ogóle tematu śmierci, bo ja sobie to wypisałem jako na koniec, że takie tematy do, do poruszenia, jak już te podstawy opowiemy, ale to może zacznijmy od tej śmierci, bo w sumie zanim się dzieją te rzeczy ostateczne, to jest śmierć, bo bez tego nie ma tych wejścia w te rzeczy ostateczne człowieka, to nie wiem, czy ty pamiętasz. Jak no, lata temu na jednym ze spotkań yy, z lekarzami rozmawialiśmy, i oni mieli takie pytanie, jak długo lekarz powinien podtrzymywać pracę na przykład serca człowieka, reanimować go. Czy tak. powinien to robić do czasu, aż przybędzie ksiądz? I lekarz miał takie mocne zastanowienie wtedy, no nie? Pamiętam. Jego pytanie brało się stąd, że wielu księży. Kiedy zgłaszana jest taka sytuacja, że ktoś odchodzi, zadaje pytanie, czy ta osoba jeszcze żyje. Tak. I jeżeli osoba żyje, to ksiądz szybko się zbiera i, i pędzi, bo sakramenty są dla żywych, yy, namaszczenie chorych, tak jak kiedyś było nazywane błędnie, ostatnie namaszczenie, namaszczenie chorych jest dla żywych. A kiedy ksiądz usłyszał, że osoba już zmarła, że jest wypisany akt zgonu, już karetka odjechała, no to no niestety zdarzają się sytuacje, że ksiądz yy, już nie idzie. A myślę, że nie powinno tak być. Powinien i zawsze ewentualnie się pomodlić. Kiedy już jest pewność, że osoba nie żyje, to wtedy modlił się razem z rodziną, rozmawiał. No, a kiedy tej pewności nie ma, no to wtedy udziela się namaszczenia chorych. Takiego warunkowego, no nie, że jeżeli wciąż żyje to... Jeśli jest warunkowe namaszczenie chorych. To znaczy chyba to myślę, nie ma. że tak, no, bo to jest sakrament, który no jeżeli ktoś umarł, to i tak nie zadziała, no nie. No bo jest sakramentem dla żywego. To chyba nie ma co mówić o warunkowych. Po prostu się udziela. Nie? Udziela jeśli, się. jeśli ksiądz decyduje, to udziela. No i wtedy pamiętam to pytanie lekarzy, czy oni mają podtrzymywać tą taką nie do końca pewną definicję życia. Tak naprawdę nie wiemy kiedy. O co mi właśnie umiera. chodzi, że to nie jest takie proste. No nie zdefiniować. Moment śmierci. śmierci. Oczywiście w medycynie to jest określone. To jest moment, kiedy przestaje pracować mózg, jak dobrze pamiętam. Śmierć mózgu oznacza śmierć człowieka. To może specjaliści się wypowiedzą w Pewnie lepiej, ale z tego, co ja kiedyś tak odnalazłem, to, to taki, a taki jest podejście, że nawet jeżeli ustaje praca serca, to można jak gdyby za to, że tak powiem, zewnętrznie popracować i to serce utrzymać, pompować krew, Właśnie to jest chociażby to, właśnie, co lekarz robi wtedy. Natomiast jak umiera mózg, no to, to już umiera człowiek. Więc ten moment przejścia człowieka, moment śmierci nie jest taki bardzo jasno określony, więc to już jest pierwsza taka trudność. Chociażby właśnie w tej posłudze księdza, wtedy, kiedy nie przychodzi. Wiem, czy kiedyś nie było takiego przekonania, że to jeszcze do godziny można przyjść. Ale to różne były. Bo... Do, do godziny, do, do momentu pogrzebu, do momentu y, pochowania w grobie, różne, różne były twierdzenia. Natomiast y, to jest pierwsza ważna rzecz, że jak mówimy o rzeczach ostatecznych, to mówimy tak naprawdę o tym, co dzieje się zaraz przed śmiercią. Czy też w czasie śmierci, w czasie umierania człowieka i tym, co jest po? Podprowadziłeś na początku, że po śmierci zaraz jest sąd szczegółowy. Tak, no, coś, o czym my rzadko mówimy. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz czytałem coś albo słyszałem, gdzie byłoby powiedziane, że jest coś takiego jak sąd szczegółowy. Ja to pamiętam chyba z podstawówki. No pewnie z katechizmu, to było te... Nie Było coś takiego, <laughs> tak. że, są, że jest jeden sąd. Szkolastyczny katechizm. A potem, a potem ten drugi taki ważny. Tak, drugi ważny. Natomiast ten pierwszy jest bardzo ważny. Ten szczegółowy. Dzisiaj sobie też to tak uświadomiłem. Dowiedziałem się, że ten sąd szczegółowy dotyczy takiej relacji ja i Pan Bóg. Tam jest moje życie w odniesieniu do Pana Boga. To będzie taka nasza rozmowa. Znaczy, mi się w ogóle twarz. spodobało, że przy okazji Sądu Szczegółowego jest definicja życia. Taka zupełnie inna niż myśmy się przyzwyczaili. Bo tam jest definicja życia, która polega na tym, że życie to jest to, na ile wykorzystałeś łaskę Pana Boga. Tam jest powiedziane, że tak naprawdę ten Sąd Szczegółowy to jest spojrzenie na to, jak w całym swoim życiu wykorzystywałeś łaskę Pana Boga. Na ile ją wykorzystałeś. Ksiądz profesor Edward Staniek mówi... Że życie nasze jest z miłości do miłości i w następnym zdaniu łączy słowo odpowiedzialność. I ten sąd szczegółowy to będzie takie popatrzenie z odpowiedzialnością na tę miłość mi daną. No, to już tak bardzo górnolotnie. Tak pięknie. Pięknie. Natomiast to mi się spodobało, że pytanie jest o to, jakie jest moje życie i nie w kontekście tak naprawdę dobrych i złych uczynków, jak my najczęściej patrzymy, tylko w kontekście. Tak, jak ty powiedziałeś, relacji do Pana Boga, ale tak naprawdę w tej relacji chodzi o to, na ile ja tą miłość Pana Boga wykorzystałem w swoim życiu. No nie, bo łaska to jest miłość Boga. Tak bardziej obrazowo mówiąc. Więc jeżeli przez całe moje życie dostaję ileś tej łaski Pana Boga, bo na przykład rodzice przekazali mi wiarę, nie wiem, babcia uczyła mnie modlitwy, prowadziła do kościoła, przyjmowałem sakramenty święte. Ileś razy w życiu może czytałem Pismo Święte. Spotykałem się z ludźmi, którzy dawali świadectwo wiary. No, tych momentów pewnie by można było jeszcze długo wymieniać, bo to są wszystkie te momenty łaski Pana Boga. Mhm. I tak się zastanowiłem, jak by wyglądało życie człowieka, gdyby spróbował patrzeć z takiej perspektywy na nie. Ile ja tej łaski dostaję, ile wykorzystuję. To mi się skojarzyło z taką myślą, że to spotkanie z Jezusem. To tak jest w naszej kulturze, czy świadomości kreowane, że ono nas kiedyś zaskoczy. A ja sobie tak napisałem nawet. Że? No jak chodzi o niebo, że Pan Bóg jest bardzo twórczy, ciekawe czy nas zaskoczy po drugiej Ale stronie. Ale to nie w tej kategorii zaskoczenia Że zaskoczy nas, że przyjdzie niespodziewanie. A chodzi to obie o paruzję. O, o paru... ten moment, kiedy Jezus wraca i... Czy nawet nasza śmierć. To mówisz o sądzie ostatecznym teraz. Czy nawet nasza śmierć. Że to będzie taki moment zaskoczenia. A przez te momenty, kiedy człowiekowi dawana jest ta łaska, to Pan Bóg cały czas mówi, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów. No to jest główne przesłanie, no nie? Pan jest, jak przy to mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo czas jest bliski, no nie? Czas się wypełnia. Także to jest jedna rzecz. Druga to jest już w tym sądzie szczegółowym to, co myślę każdego powinno jakoś interesować, czyli niebo, piekło i czyściec. No i jak chodzi o niebo. To wiele nie możemy powiedzieć. Beatifica. <laughs> Wizja uszczęśliwiająca. Dwie rzeczy mi się podobały w tej wizji nieba, którą pokazuje katechizm. Jedna to jest to, że to jest jakiś stan szczęścia mm -hmm. zbudowany na wspólnocie z Panem Bogiem. To jest jedna rzecz, że, że niebo to jest coś szczęśliwego dla człowieka, coś, co mu daje szczęście. Ale drugie, co mi się podobało, to to, że tam człowiek ma własną tożsamość i własne imię. Tak o niebie nigdy nie myślałem. Znaczy wiadomo, że jest wypełnienie całej osoby, że człowiek jest spełniony, ale że jak gdyby pełnia tożsamości, czy własna tożsamość człowieka tam jest w pełni odsłonięta i w pełni jest odsłonięte jego imię. No to to jest takie ciekawe spojrzenie. Katechizm tego nie rozszerza, nie, nie, nie opisuje szerzej, ale to jest coś, co można by było sobie wziąć na takie rozmyślania. No my dzisiaj mówimy dużo o tożsamości, no nie? Tożsamość człowieka. Ciekawe jak wygląda ta tożsamość w niebie, mhm. zbawionego człowieka. Jaką on ma tożsamość? Czym ona się na przykład różni od naszej dzisiaj tożsamości? To może takie ćwiczenie. Niektórzy dają ludziom kartki i proszą, żeby wypisali kim są. Odpowiedz na pytanie kim jesteś. Masz 7 minut. Ja już takie kiedyś usłyszałem w seminariu. <laughs> I w 60 razie trafiłem. No, a w tym ćwiczeniu y, ludzie wypisują, że są tam dyrektorami, uczniami, studentami, wszystko, wszystko. I następny punkt: a teraz skreśli wszystko, co jest odniesieniem do tego materialnego świata. I co, nic nie zostaje? Bardzo często <laughs> nic nie zostaje. Pytanie, jak już zacząłeś z takim ćwiczonkiem. Jak powinien chrześcijanin odpowiedzieć? No właśnie, i chodzi o to, żeby tam napisać: jestem przyjacielem Jezusa. Dzieckiem Bożym. Jestem dzieckiem Bożym. Jestem powołany do miłości. Jestem sprawiedliwy, albo uczę się być sprawiedliwy, albo jestem kochający, albo jestem przebaczający. Kim jesteś, nie? No, to to jest piękne. Wiemy jedno, że jak chodzi o niebo, to Pismo Święte się porusza tylko w takich obrazach, no nie? Uczta, szczęście, miłość. Takie obrazy, które, które mogą coś nakreślić, ale nie dają, że tak powiem, odpowiedzi takiej bardzo szczegółowej. Jak chodzi o czyściec? Skąd się w ogóle wziął czyściec? Skąd w ogóle pomysł na to, że jest coś takiego jak czyściec? To czyściec wziął się z takiego katolickim. przekonania, że osobom, które zmarły, my jeszcze możemy przyjść z pomocą. Początki tej nauki w katolickiej tradycji, nauki o czyściu są z księgi machabejskiej gdzie ktoś wysyła tam jakąś daninę, ofiarę i proszą, żeby się modlić tak, za po zmarłych. Tak, o powstaniu machabejskim. Tak. Za tych, którzy polegli w powstaniu. Jeden z machabejczyków mówi, że należy do świątyni wysłać ofiarę, żeby się modlili za tych, którzy polegli. Tak. I jeszcze sobie zapamiętałem z tego fragmentu katechizmu na dzisiaj, że są pewne grzechy, których nie da odpuścić ani w tym życiu, ani w przyszłym. I z tego jest wniosek, że być może w przyszłym życiu, czyli tym Nie, śmierci, Są takie, które można w przyszłym są, odpuścić. Można, tak, są takie, które można to odpuścić. Zresztą że to jest takie bardzo ciekawe spojrzenie. Ale to jest fajne, że jak chodzi o czyściec, to on od początku, już od Starego Testamentu, już w Piśmie Świętym jest jakoś połączony z modlitwą. Nie tylko. Jest Nie. jeszcze połączony z jakimiś uczynkami miłosierdzia. Z jakąś ofiarą, z która, którą się tak. realizuje. Czyli, że tak naprawdę nasze działanie musi być bardzo konkretne, jak chodzi o pomoc osobom, które są w czyścicu. Że to już nie jest tylko kwestia wiary, ale też kwestia pewnych konkretnych działań, które się podejmuje, żeby te osoby w czyściu mogły się całkowicie oczyścić. Na czemu znajdujemy się w czyścicu? No to to jest przy okazji nieba wytłumaczone. Że do nieba może trafić tylko ten, kto już nie ma nic do odpokutowania jest całkowicie oczyszczony. Pytam o to dlatego, że to się też wiąże z naszym rozumieniem sakramentu pokuty i pojednania. W po sakramencie tym pokuty i pojednania wyznajesz grzechy, żałujesz. Tak. Masz obowiązek zadośćuczynić. I jeżeli są to takie grzechy związane z jakimiś przyzwyczajeniami do złego albo jakieś złe nawyki, no to one burzą jakoś taki świat harmonii we mnie, burzą ten świat przez Boga projektowany i trzeba to odbudować. No jeżeli ktoś nie zdąży tego zrobić. No to ma czas na to w czyściu. Czyli jednym słowem, popełniam grzechy, za to jest pewna pokuta. Jeżeli odpokutuję, no to jestem już, że tak powiem, na prostej do nieba, ale mnie przytrzyma to, że mam coś nieuporządkowanego, takiego stałego w sobie. Może I teraz tak to być. jest ten proces oczyszczenia. To mi się podoba, bo to jest bardzo konkretnie pokazane, że, że to, co jest takie nieuporządkowane, to musi być poukładane w tej drodze do nieba po drugiej stronie. No to to jest jedna rzecz, no i zostało nam piekło, które podobno nie istnieje. Dzisiaj tak się mówi. Nie mówi się, że piekło istnieje. Katechizm mówi jasno, że piekło istnieje. Mm -hmm. To jest bardzo ważne stwierdzenie, bo dzisiaj, zwłaszcza kiedy coraz rzadziej się w ogóle mówi o tym, że jest piekło, kiedy coraz więcej osób mówi, że to jest takie straszenie człowieka, no to ta świadomość, że można być potępionym na wieki, czyli że można być oddzielonym od Pana Boga, że można przeżywać tą swoją wieczność. To mówiliśmy przy okazji zmartwychwstania ciała, mhm. że wszyscy zmartwychwstają, tylko że jedni do zbawienia, drudzy do potępienia, czyli do tego piekła. No to to też nie tyle ma chyba według mnie prowadzić do jakiegoś lęku, co uświadamiać wartość życia, które mamy. Mhm. I tutaj to co ty mówisz o odpowiedzialności, to się przy piekle pojawia. Odpowiedzialność i wolność, że piekło to jest konsekwencja Bożego szacunku wobec naszej wolności. Tak. To jest potwierdzenie tego, że my naprawdę jesteśmy wolni w naszych decyzjach. Że nie da się nikogo zmusić do miłości. I człowiek może powiedzieć Panu Bogu: Nie, nie, nie chcecie. I teraz jest pytanie: bo, jeżeli to jest stan, w którym jestem oddzielony od Pana Boga. To jest miejsce też bez Boga. No właśnie, o to mi chodzi, że to nie jest tylko stan, że to jest pewne miejsce, pewien sposób bycia na wieki. I teraz zawsze mnie to nurtuje przy okazji piekła. Czy to jest na takiej zasadzie, że ja trafiam w jakieś takie miejsce i w taki stan, że po prostu nie widzę Pana Boga? Czy to jest coś gorszego, to znaczy ja trafiam w takie miejsce i w taki stan, że widzę Pana Boga, ale nie potrafię tego przyjąć? Jak to piszą te mądre książki, mądrzy będziemy po śmierci. <laughs> bo, bo to jest też, no nie? Czy piekło to nie jest czasem właśnie takie coś, że. Że widzisz w końcu prawdę. To, co ja powiedziałem, że niektórzy tak się śmieją z ateistów, no nie? że oni po śmierci się przekonają, jak wygląda rzeczywistość, prawda i tak dalej, Pan Bóg. Że ja widzę tego Pana Boga, widzę, kim On faktycznie jest. Widzę całą miłość, którą ma. I widzę, że nawet do mnie ma tą miłość, ale ja się tak oddzieliłem przez grzech, że nie jestem w stanie tego przyjąć. Pismo Święte mówi, że będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc to nie jest jakaś tylko obojętność, że odrzucam Boga, tylko chyba jest pewien element takiego żałowania, że coś no straciłem. Właśnie, no właśnie, o, o to mi chodzi, że to jest taka świadomość, że przegrałem. Że przegrałem to, co mówiliśmy na początku przy tym sądzie szczegółowym, że przegrałem to życie, w którym miałem wykorzystać łaskę, którą mi Pan Bóg dał. Jeszcze gdzieś przeczytałem, że piekło to jest ten moment, kiedy szatan, ten upadły anioł, upadły duch chce, żebyśmy my uczestniczyli w jego bólu. Dlatego jemu tak zależy, dlatego tak kusi. A on wie, co przegrał. Tak, tak, no on bardzo dobrze wie. On widział Boga. Mamy po tym sądzie szczegółowym... A, że jeszcze sąd są ostateczny, tak? To jest moment, kiedy przychodzi Chrystus i już się nie umiera. Chodzi mi o to, że to jest coś, co człowieka zastanie nawet żywego. Nie? Że zastanie cię sąd ostateczny, kiedy żyjesz. Przy obowiązku. Może być jutro, no nie? Tak. Może być dzisiaj wieczór, nie wiemy. To, to, to jest właśnie to, że tutaj to, co ty mówisz, że... Zaskoczy nas kiedyś Pan Jezus, jak przyjdzie powtórnie i nie ma co czekać na kiedyś. No przesłanie jest takie, że on nas nie zaskakuje, bo każdego dnia ci mówi przyjdę, przyjdę. No to On mówi, ale my możemy być zaskoczeni, <grym> bo może nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to jest taka rzeczywistość, no nieokreślona w kalendarzu. No i do tego sądu ostatecznego. Czym on się różni od sądu szczegółowego? Że przy sądzie ostatecznym każdy inny człowiek na ziemi. Będzie wiedział, jaka była ta moja relacja z Jezusem. Przy sądzie ostatecznym Pan Bóg pokaże, jak każdy mój słowo, gest czyn A, wpływał o to, na że historię ujawni wszystko, tak? całego świata. Tak? No właśnie tak. ciekawe, czy faktycznie tak, zero ochrony danych osobowych, <grych> czy, czy to chodzi o to, że mi ujawni wszystko? Może mi ujawni, jak wszystko, co ja robiłem, miało konsekwencje w życiu tak. innych ludzi. Ale mam wrażenie, że to może być takie wyrównanie wszystkich rachunków. Tylko wtedy każdy to będzie powołane do szczęścia, będzie patrzył z Jezusowej perspektywy, będzie patrzył z Jezusową miłością i będzie dokonywał takiego przebaczenia w duchu Pana Boga. Będzie to rozumiał, będzie umiał spojrzeć tak jak ten ojciec syna marnotrawnego. Dlatego myślę, że ten sąd ostateczny, i w ogóle to jest no, najczęściej przedstawiane właśnie w świątyniach, tak jak mówisz, na sklepieniach kościołów. Sąd ostateczny, który jest też chociażby w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie, gdzie się zbierają kardynałowie, którzy wybierają papieża, no nie? Który ma od razu pokazywać coś, co też katechizm poruszył i co też dzisiaj nie jest zbyt modne w kościele, czyli bojaźń Bożą. Trochę zapomnieliśmy o takim czymś, że, że w życiu człowieka wierzącego powinna być obecna bojaźń Boża. Nie strach, tylko bojaźń. Tak, bojaźń. To jest takie słowo, które jest rzadko używane. Nie jest to lęk przed Panem Bogiem, nie jest to strach przed Panem Bogiem, ale to jest takie poczucie, nie wiem, czy odpowiedzialności przed odpowiedzialności. Bogiem, pewnego respektu wobec Pana Boga, takiego traktowania Pana Boga, że on naprawdę jest Bogiem. Że jest Panem wszystkiego, że to On ustala warunki. Myślę, że to też warto, żeby wracało przy Sądzie Ostatecznym. Taka świadomość bojaźni Bożej. Bardzo mi się podoba, jak katechizm kończy cały ten pasus poświęcony wyznaniu wiary, a zarazem ten nasz fragment o życiu wiecznym. No. Kończy słowem Amen. Amen, <laughs> amen czyli wierzę w to. I nie wiedziałem, że słowo Amen pochodzi od słowa wierzę. Tak, to, to nie tylko, że pochodzi od słowa wierze, ale tam nawet i to jest świetnie pokazane, że to jest słowo, które dotyczy i Pana Boga, i człowieka. Tak. To jest genialne, bo to jest tak, jakby przy wyznaniu wiary doszło do naszego spotkania się z Panem Bogiem i na końcu, jak gdybyśmy obaj, ja i Pan Bóg, powiedzieli amen. Bo w języku hebrajskim amen pochodzi od tego samego rdzenia, co słowo wierzyć. Tak. I tam mi się też podoba to, że jest pięknie pokazane, Jaką wartość ma wypowiadanie wyznania wiary? Że to jest takie zwierciadło, w którym się człowiek przegląda, jak chodzi o swoją wiarę, o swoją relację do Pana Boga. Ja sobie to nawet trochę rozszerzyłem. Że ta praktyka dawniej, dzisiaj może już rzadziej, ale może jeszcze wiele osób tak robi. Przeważnie przy wieczornym pacierzu modliło się wyznaniem wiary. To była po prostu modlitwa, codzienna modlitwa człowieka, że on codziennie się modlił słowami wyznania wiary, czyli tak, by codziennie z jednej strony przeglądał się i przyglądał się temu, na ile wierzy tak, jak faktycznie Kościół podaje, ale też, że to ma taką siłę trochę oczyszczającą człowieka, że to są takie konkrety. Nie? Wyznanie wiary, przez które prze przeszliśmy To są takie bardzo konkretne rzeczy Nie ma ich dużo, bo jest 12, Ale potrafią człowieka od razu ustawić Poukładać mu tą relację z Panem Bogiem Jaki jest następny dział w katechizmie? Część druga Bardzo Ci dziękuję za tę wspólną podróż A część druga i co? Co dalej? <laughs> Czekaj, bo to zakończymy Bardzo Ci dziękuję za tę szczególną, wyjątkową Odkrywczą podróż po pierwszej części katechizmu, w której badaliśmy wyznanie wiary, przed nami część druga, pod tytułem Celebracja misterium chrześcijańskiego. Czy liturgia? Tak, sakramenty. Czekaj, niechże spojrzę. Dobrze myślę. Znowu mamy obrazek, znowu lądujemy w katakumbach i będzie o liturgii. I będzie o liturgii. To będzie też ciekawie, myślę. No, ja myślę, że to było dobre. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, czy prośby o wyjaśnienie jeszcze czegoś, zapraszamy do zostawienia tych próśb i pytań w komentarzach. Tak. Wtedy jeśli, jeszcze zrobimy jeden przejściowy odcinek. Jeśli się was zbiera kilka pytań, to chętnie się z nimi zmierzymy, a tymczasem zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do, do spotkania.